zajechać, tam daleko. Dziękuję. Chciał siku, to tam jest, o zobaczcie, to i to już. Dobra, to zaczynamy Red Bulla. Które? Rozgrzewają się. Porcji dodatkowej energii potrzeba wam skrzydeł, no to zapraszamy do stref sprzedażowych Red Bulla. Poza tymi Red Bullami czekamy tam na was. Że te rury piekielne, o których my zawsze wspominamy, myślę, że dobrze jest taki znak. Ale wstanie i pojedzie dalej. Nagrywają nas. Pomachajcie. O, i w Justie 254 to sam. A my w tej chwili wciąż na telewizji obserwujemy przebieg rywalizacji podczas kwalifikacji. Ale będziemy rozdawać je nieco później. Przypomina także, że do skarnięcia mamy bilety podwójne wejściówki na mistrzostwa. Razem i mam przyjemność z tobą pracować i o pani mówić, to jest ogromną przyjemność. Najlepszych pilotów na świecie, jeden z najlepiej skonstruowanych do tego celu samolotów. I teraz i schodzi do prędkości zero, Łukasz Czepiela wcześniej kręcą z tak zwane pączki. I teraz zapisan, by następnie opaść na ogon. Wyobraźcie sobie, co on musi przyjść na środku naprawdę, co my tutaj wspominaliśmy, ogromne przeciążenia podczas tego pokazu. I przed momentem widzieliśmy beczki w dwie strony. Takie rzeczy możemy sobie wyobrazić, ale to co on robi w przestworzach z takim potężnym budżetem. Wiem, że on jest daleko, że może nie jest to wyciągnięcie ręki, ale spróbujcie sobie wyobrazić, jak trudno, osiągnąć maestrię. Beczki akcentowane na 90 stopniach, czyli zawodnik zatrzymuje się na moment i ponownie zrzuca tę maszynę, by teraz obniżyć poziom lodu. Będą także tak zwane low passy, widzieliśmy je wcześniej. Teraz może sobie nadał, unieście ręce do góry, on was będzie widział, więc unosimy wszystkie ręce do góry. Pozdrówcie tam Łukasza, unosząc ręce i bijąc brawa. Przywitajmy go oczywiście, pamiętajcie, drodzy państwo, że on robi to dla was. Łukasz Czepiela za sterami Edge 540, niesamowita maszyna w akcji teraz na niebie nad terenem kopalni Węgra Brudnego. I kontrolowany korkociąg w dół, obniżając poziom lodu. Tuż nad, tuż nad bramą Red Bulla leciał przed momentem Łukasz Czepiela, czyli 500 metrów. I ponownie Łukasz Czepiela zaczyna bardzo nisko. Na szczęście otrzymaliśmy wszystkie wymagane zgody, by Łukasz mógł latać tak nisko, bo wiadomo, że na razie nie wolno latać tu nisko. Ponownie widzimy tym wydobywający się z samolotu i teraz zwiększa pułap Łukasz Czepiela, ponownie zawisając. Teraz widzimy go na moment.
efektowna pętla zamierza teraz swój lot. Znikają telefony i nabrać to. Jest specjalny dla was, więc duże, duże brawa, ręce do góry. Łukasz Szymanowski obrócił skrzydła w stronę publiczności, wykonując ten low pass, zwalniając, by jak najdłużej przelatywać nad publicznością. Więc raz jeszcze podziękujemy mu dużymi brawami, ręce oczywiście do góry. Łukasz i przynajmniej agresywnie latuje Łukasz Szczepiela, to jeszcze nie koniec. Ale dzik! Teraz bardzo duża, bardzo obszerna pętla, co prawda niedokończona. Teraz wyłączył na moment korkociąg i ponownie nisko. I ręce do góry, pozdrowcie go, niech on was zobaczy, Łukasz Szczepiela! Dłużej w powietrzu, jeszcze raz opadając w dół, przerzucając maszynę z jednej strony na drugą. To jest arcy trudne. Za sterami kapiła właśnie z samolotu. Ponownie wyruszyli po to, by trzymać gaz odkręcamy do końca i by starać poprawić się o walce. Będzie też wyjątkowa lekcja. Jesteśmy na zlocie food trucków w Bełchatowie. Teraz musimy znaleźć sobie coś do jedzenia dobrego. No mamy pizzerię na kółkach. Chłopaki mają nawet piec. Tymczasem czekam na burrito wegetariańskie. Zobaczymy. O. W tym busie. Będzie najtańsze, najzdrowsze. Ale będzie jedzone. Przyszli wlepiać mandaty ludziom, którzy piją tutaj piwko. No to zdrówko chłopaków. Ale nie może być tak przyjemnie. Dobry piknik taki, no nie? Straż Miejska. W sumie się zgadza. Król kebabów.